Dzień dobry, witam Państwa w piątek, 5 lutego ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o nowych miejscach parkingowych w Instytucie Onkologii, niezwykłej akcji gliwickich uczniów, a także wojskowej przysiędze na Placu Krakowskim. Tomek Czoik, zapraszam. Jak informuje portal Dzisiaj w Gliwicach, Instytut Onkologii doczeka się nowych 180 miejsc parkingowych. Wyłoniono już wykonawcę robót. Zakończenie prac przewidziano na 1 kwietnia. Koszt inwestycji wyniesie 730 tysięcy złotych. Obecnie kwestia parkowania na terenie Instytutu nie wygląda różowo. 500 miejsc postojowych, którymi placówka dysponuje, to zdecydowanie zbyt mało. Kierowcy bardzo często zmuszani są do zostawiania samochodów na prowizorycznym parkingu, który w czasie deszczu charakteryzuje się grząskim, błotnistym podłożem. Pozostajemy w temacie parkowania. Gliwicka Straż Miejska opublikowała ranking styczniowych mistrzów w tej dziedzinie. Niestety cały czas nie brakuje kierowców charakteryzujących się łańską fantazją. Kierowcy nadal parkują na powierzchniach wyłączonych z ruchu, zatoczkach przystankowych, ścieżkach rowerowych czy przejściach dla pieszych. Takie przypadki dominują w dziesiątce gliwickich asów styczniowego parkowania. Miejmy nadzieję, że luty przyniesie pod tym względem przełom. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach kilkuset uczniów wyraziło swój sprzeciw. Gdy dowiedzieli się o akcji Amnesty International, której celem jest uratowanie niesprawiedliwie skazanych osób, wspólnie ze swoim katechetą zaczęli masowo pisać listy, które trafią do Meksyku. Czy uczniowie z tej szkoły sprawią, że wygra sprawiedliwość? Widzę, że na stole jest dużo listów. O co tutaj w ogóle chodzi? Postanowiliśmy w szkole, jako Szkolny Klub Wolontariatu, zorganizować akcję pisania listów w sprawie osoby, która jest osadzona niesprawiedliwie. Jest to Jesenia Armenta Greciani, Meksykanka, która została osądzona tylko i wyłącznie na podstawie swojego przyznania się do winy pod wpływem tortur. Nie było żadnego procesu. Każdy uczeń otrzymuje wzór listu w języku angielskim. Wcześniej oczywiście jest przedstawiane tłumaczenie tego listu, żeby treść była znana. Logistyka. Mamy już 300 listów i jak one dostaną się do właściwych osób? Mamy adres instytucji prokuratury w Meksyku, gdzie powinny te listy być wysłane, więc zostaną spakowane w paczkę i przesłane. Statystyki. W tej szkole ilu uczniów napisało listy? Ponad 300 uczniów na pewno napisało już listy do tej pory. Nadal czekamy na listy, które spływają do nas i które będziemy wysyłać pod koniec tygodnia. Z jakim odzewem wśród służb, wśród osadzonych spotkały się poprzednie edycje tej akcji? Amnesty International podaje, że taka akcja pisania listów ma swoją moc, swoją siłę, rzuca światło opinii społecznej, międzynarodowej na takich osadzonych, którzy są torturowani, którzy są osadzeni bez procesu i przynosi to konkretny efekt. Pisaliśmy list kilka lat temu w obronie pana Białackiego na Ukrainie, który był więźniem politycznym i wiemy, że w czerwcu 2015 roku został zwolniony z więzienia, został zrewidowany jego wyrok. Ci więźniowie są lepiej traktowani później też przez strażników, ponieważ jeżeli opinia społeczna, opinia międzynarodowa ujmuje się za takim więźniem, no to też działa w sposób taki w pewnym sensie korygujący, sprawdzający też daną instytucję, więzienie. Same listy są też wsparciem dla więźniów. Oni dowiadują się o tym, że ludzie z całego świata piszą w ich sprawie i to na pewno przynosi im jakby ulgę i daje im nadzieję na to, że zostaną zwolnieni, że proces zostanie przeprowadzony. Wystarczy jeden list po to, żeby czasami uratować czyjeś życie, więc warto go po prostu napisać. Kilkudziesięciu żołnierzy służby przygotowawczej 6. Batalionu Desantowo-Szturmowego złożyło dziś przysięgę wojskową. Tradycyjna uroczystość po raz pierwszy od 9 lat odbyła się nie na terenie koszar, ale na Placu Krakowskim. Dzięki temu żołnierzom oficjalnie wstępującym w szeregi armii towarzyszyć mogli nie tylko najbliżsi, ale także wszyscy gliwiczanie. Uroczystość zakończyła się tradycyjną defiladą oraz pokazem sprzętu wojskowego. Bardzo jestem dumna z syna. Uważam, że ten miesiąc, który tu spędził, raz, że byłam w odwiedzinach i bardzo sobie chwali. No i dumna jestem, że wytrwał i mam nadzieję, że do końca.
Także... A jak to jest właśnie, jak dziecko idzie do wojska? Bo kiedyś to były jakieś może obawy, a teraz dalej jest to taki... Nie, nie. Jego to zawsze pasją było dostanie się do wojska i spełnił swoje marzenia, wydaje mi się. Także, no cóż mogę na to powiedzieć, skoro syn jest szczęśliwy, to i mama jest szczęśliwa, rodzice, prawda? No przeżycie duże na pewno, wewnętrzne, dla mnie duże przeżycie, tak. To znaczy, że taka duma, tak? Duma wielka. Tak. A jakiś lekki strach jest też? Na tą chwilę nie. Nie wiem, bo no, pozostawiam decyzję synowi. To był jego wybór, będę go wspierała w tym, no i będę trzymała kciuki. No wiadomo, jako mama, no to każdy wybór dziecka jest dla niej taką obawą, może czy to jest dobra droga, którą wybiera, ale no mam nadzieję, że jest to to, co spełni jego jakieś oczekiwania, marzenia, ambicje. Ja jestem z Gliwic, gliwiczaninem i nie opuszczam takiej okazji i mam takie zacięcie militarne, raz, że jestem współzałożycielem Bractwa Krukowego Grodu Bytomskiego. Tu jest Bractwo Krukowe Zabrza, no i tak odwiedzamy te tradycje. Czyli generalnie z zamiłowania do wojska. No tak, zamiłowania i z patriotyzmu czystego, dlatego że jest to pierwsza uroczystość w Gliwicach od 8 lat, taka wielka, pięknie zorganizowana. I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na sport i pogodę.